Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was terenówkę z prawdziwego zdarzenia, czyli Mitsubishi Pajero. Samochód krajowy od pierwszego właściciela. Serwisowany był do 2012 roku w ASO Mitsubishi, później już w jakichś tam serwisach nieautoryzowanych. No ale mamy na historiapojazdu.gov.pl przebieg udokumentowany badaniami technicznymi. Samochód jest od, dobrze pamiętam, drugiego właściciela. Karoseria posiada oryginalny lakier. No i zobaczcie, w jakim stanie. Samochód czarny, terenowy. Tak się prezentuje lakier tego auta. Jakieś drobne ryski tutaj wokół klameczki, coś znajdziemy, ale to jest naprawdę na tyloletni samochód. Samochód jest z 2007 roku. To lakier jest, uważam, że perfekcyjny. Nie mam Wam tu co pokazać, jakiegoś uszkodzenia, bo po prostu nie posiada. Przepraszam, że tak trzeszczę, ale jestem w stroju narciarskim. Nie narciarskim, tylko motocyklowym i buty trzeszczą motocyklowe. Koła są 18-calowe, tu jest opona zimowa Nokian. Te opony są 49 tydzień 2011, a bieżnik wygląda tak, więc bieżnikowo jest ok, rocznikowo no już powiedzmy tak sobie. Tutaj ta tarcza, widać, że nie bierze całą szerokością klocka, aczkolwiek nie, przepraszam, całą szerokością, ona taki pasek ma, więc jest ok. Jeśli chodzi o przód, to tutaj jest spory rant, więc ta tarcza tak naprawdę będzie do wyrzucenia, jak się skończą klocki. Klocek tu jest dość gruby, no ale tarcza już jest taka sobie. Tu opona jest taka sama, bieżnik jest w miarę w porządku, ale rocznik też 409 tydzień 2011. Zajrzyjmy do środka. W środku jest welurowa tapicerka. Fotel pasażera jest bardzo ładny, bokietnik również, fotel kierowcy, no tutaj coś na siedzisku się trochę powyciągało, się marszczy, ale nic nie jest poprzecierane na tyle lat, to myślę, że tylna kanapa no, jest wzorowa, tutaj to nie ma co szukać, nie ma do czego się wyczepić. Jest też trzeci rząd, samochód jest 7-calowy. Paletki do ping-ponga. Samochód ma, Pajero ma jeszcze, nie mówiłem, ma 265 tysięcy km. Jak na moje standardy to spory przebieg, aczkolwiek nie widać po tym samochodzie tego przebiegu i jeździ właściwie bardzo dobrze. Nie ma się do czego doczepić. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane, składane, halogeny z przodu, przeciwnikowe z tyłu, kierownica ze sterowaniem radia, tempomat. Tutaj mamy dołożony stopniczny mówiący, klimatyzacja jest automatyczna, dołożona nawigacja. Czy w ogóle tu jest nawigacja? Bo to jest pytanie. Może i nie ma nawigacji. Ale coś mi się zdaje, że... Poczekajcie. Wyłączymy. Komputer pokładowy rozbudowany tak z kompasem. Tutaj oczywiście dźwignia od biegów i dźwignia od napędów. Tu jeszcze jest blokada mostu. Nie wiem, może inny ma to nawigacji. Thank you.
No ale jest duże takie fajne radio Alpine, więc firma, firma zacna. Schowek z wyłączalną poduszką pasażera. Tutaj jeszcze też schowek. I pilot jest od właśnie DVD. Strasznie dużo tych pilotów. Nie wiem, o co chodzi, ale są trzy. Lusterko jest fotogramatyczne. Zajrzyjmy do tyłu. Tak jak mówiłem, to wnętrze tutaj jest w bardzo dobrym stanie. Wsiada się chyba w ten sposób. Tu jest winienka. Otwiera się oparcie. I to się powinno przesuwać. No, jakoś tam tak działa. Bagażnik oczywiście, jak są rozłożone te fotele dodatkowe, no to, to jest jak w cinquecento, ale jak spakujemy podłogę, to podłoga jest płaska, równo z tą półką, to wtedy, no to wtedy ta przestrzeń bagażowa jest, jest ogromna. Zobaczcie, tutaj do, tu jest roleta w tej chwili rozłożona, no ale tam przestrzeń ma na pewno zdecydowanie ponad 500 litrów pojemności, więc ten bagażnik jest, jest bardzo duży. Tu jeszcze jest miejsce na jakieś drobne rzeczy i tu jest sporo miejsca, bardzo dużo miejsca, pod warunkiem, że fotele są w górze, bo tak to tak naprawdę w tą dziurę wchodzą te dwa fotele. Tu jakiś zestaw narzędzi, apteczka trójkąt. Zajrzyjmy pod maskę. Klekocze 3,2 litra diesel, 174 konie. Samochód jest czysty, ładny, nie był używany w terenie. No jest wzorowy, naprawdę. No 11 lat, czarny lakier. I wygląda perfekcyjnie. Pokażę Wam jeszcze grubość lakieru. Tak jak wspominałem, cały jest oryginalny, ale zaraz Wam to pokażę na mierniku. Normalna wartość to jest 80-120 mikrometrów. No i tu mamy 93, 86, 87, 75, 90, 166. Pokrywa silnikę jest aluminiowa, więc aluminiowe elementy są grubiej lakierowane. I to jest wartość oryginalna. Niektóre auta mają 200-250 nawet. 90. 70. Rand maski jest gładziutki, więc na pewno nie było wygodne. 88. 83 na dachu. 59. Jest dach cieniem nakierowany. 72. 102. 75, 84, pokrywa bagażnika, 73, 73. No proszę, tu nawet nie wymacałem. Zobaczcie, w tym miejscu coś było lakierowane. To jest 180, czyli ta część drzwi coś tu była lakierowana. Jeszcze zobaczę, tu błotnik jest ok.
No tak. Tutaj mamy ten element, mamy lakierowany 240, a jeszcze raz z tej strony 74, z kawałkiem jakieś drobne uszkodzenie, nie wiem, czy drzwi może były otwarte i w coś uderzyły, i tutaj ten kawałek jest lakierowany, nawet wcześniej tego nie zauważyłem. A to już drobiażdżek. I 94, i to już dotykałem, sprawdzałem 93. Pokażę wam jeszcze książkę serwisową. Jest to tu i oryginalne z instrukcjami. Książka serwisowa. Ścieżka jest z sierpnia 2008, no to już niezbyt aktualna. Widziałem tu jakiś wpis w książce na końcu. Wymiana sprzęgiełka wentylatora przy 94 tysiącach w 2010 roku. Tu mam też jeszcze, urwało się tą maską, ostatnia wymiana w Boschu. 251 w lipcu 2017. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Też inne samochody zapraszam na używanahonda.pl, tam znajdziecie Hondy krajowe i naszych właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam do subskrypcji kanału Autoprofesja.